Siemanko, z tej strony kamyk, witam was w ósmym odcinku Paczki Hema, taka sytuacja, sezon drugi, przechodzimy od razu do kolejnego spotkania, a na ekranie widzicie już, że to nie jest skład Serie A z mieszanką BPL, tylko BBVA, Liga BBVA, jak widzicie na ekranie, bardzo ładnie to wygląda, tylko brakuje nam lewego obrońcy, ale gra tam prawy obrońca, więc myślę, że jest cał całkiem, całkiem ok, skład brakuje nam również bramkarza, no ale to miejmy nadzieję. Załatwimy już niedługo Pierwszy mecz, pierwsze spotkanie I mamy bardzo mocny przeciwnika skład z BPL No fantastyczny był skład Naprawdę dużo pejsa, dużo wszystkiego Suarez, no ale tu my zaczynamy Velą W 14 minucie Vela otrzymuje piłkę Strzela z lewej nogi I mamy 1 do 0 już na początku tego spotkania No i już Vela zaczyna strzelać dla nas bramki Kolejna akcja, kolejne podanie do Weli, Piękne podanie, tu w środku biega Morata Morata strzela, lewa noga Tylko kopną po prostu w środek bramki I tyle wystarczyło żeby prowadzić 2 do 0 18 minuta to była a tu jest 23 strzał tutaj Morata strzela poprzeczka no ale dobija szczupakiem Vela i to jest jego druga bramka w tym spotkaniu druga bramka w ogóle w pierwszym meczu więc myślę, że całkiem nieźle jak na prawego skrzydłowego kolejna akcja 25 minuta Griezmann przyjmuje piłkę podanie tutaj do Moraty no i Morata sam Morata jest naprawdę świetnym graczem jeżeli nie macie końców to wam polecam sam się dziwię, że on tak fantastycznie gra w w moim zespole. No i co? 4-0, 30 minuta, przeciwnik miał już dość, w tym momencie postanowił wyjść, a to oznacza dwie paczki dla nas, chociaż myślę, że gdyby spotkanie potrwało do końca, to strzeliłbym te 6 bramek i również dwie paczki byśmy otworzyli, no ale sprawdźmy, co będzie w pierwszej paczce, a w pierwszej paczce mamy Gago, no nie jest to najlepsza paczka. Eee, może Manuel, Manuel zdecydowanie najlepszy gracz w tej paczce, 80 tempa, jak na środkowego obrońcie to bardzo, bardzo dużo, no tylko skład Brazylijczyków na razie mi się jakoś nie klei. Kolejna karta, najlepsza lepsza w drugiej parcie to Yanga Ambiwa, e, No z BPL zawsze dobry obrońca się przyda, środkowy. No i przechodzimy do kolejnego spotkania. Jak widzicie, zmieniłem stroje na pomarańczowe i jeszcze jakieś. E, no i przejdźmy do kolejnego spotkania. 74 ocena zespołu. E, no i przeciwnikowi brakuje, jak widać, trzech graczy z BPL, żeby jego skład był pełny w sumie. No ale to my zaczynamy w 21 minucie od przejęcia piłki. E, no i tutaj Modrisz rozgrywa sobie piłkę bardzo ładnie do Weli. Wela już na pełnym speedzie. Strzela z lewej nogi i mamy w 22 minucie 1 do 0. Kolejna akcja 39 minuta znowu przejmuje piłkę. Podanie znowu do Weli, ten Wela na tym prawym skrzydle jest mega, mega aktywny. No i to, to pozwala nam strzelić bramkę Griezmannem, który w ślizgiem robi to fantastycznie i wygrywamy już 2 do 0. Kolejna akcja, tym razem minuta 43, więc jeszcze pierwsza połowa. Ładne podanie Moraty do Modrycza. modrysz spokojnie strzela lewą nogą i mamy w tym momencie 3 do 0. Jeszcze to nie był koniec strzelania w pierwszej połowie. Morata fantastycznie uwolnił się od obrońców, zapomnieli totalnie o nim. Strzela z prawej nogi. I praktycznie z miejsca i pięknie umieszcza piłkę w siatce i mamy 4 do 0. Kolejna akcja, no to już musi być druga połowa 50 minuta i niestety dostajemy czerwoną kartkę, Valera dostaje czerwoną kartkę, no nie wiem, był to niby ostatni obrońca, no ale tak mocno to on nie pociągał za tą koszulkę no, dostajemy, dostajemy czerwoną kartkę i gramy w 10 ale to nam nie zmienia sytuacji, im dalej zwela na skrzydle bardzo aktywny. No i co? Wchodzi on do środka, robi ruletkę, strzela sobie z lewej nogi. Wygrywamy 5 do zera i brakuje nam jednej bramki. Aby e, mieć dwie paczki, no i co? 60. minuta, podanie do Weli. Wela znowu uruchamia Moratę. Morata przyjmuje sobie piłkę, strzela, lobuje. No niestety bramkarz broni, ale Adrian z powietrza fantastycznie uderza i w tym momencie prowadzimy już 6 do 0, 70. minuta. Lamela schodzi do środka, niestety. Lamela strzela, bramkarz broni, ale e, dobija to Rosicki i w 71. minucie jest 1 do 6. Więc brakuje nam jeszcze znowu jednej bramki, no i znowu Morata. Fantastycznie strzela z lewej nogi, nie boi się obrońców, i wygrywamy znowu różnicą sześciu bramek, co daje nam dwie paczki. Vela kolejny raz na tym skrzydle podanie do Modricia. Tutaj przeciwnik broni Griezmann, strzela w słupek, no ale Modric dobija piłkę, jest to druga bramka w tym spotkaniu dla Modricia. No i Luka Modrić. Zakończył strzelanie w tym spotkaniu. 8-1. Taki był wynik tego spotkania. 15 strzałów celnych, 8 bramek, więc ponad 50% zamieniliśmy celnych strzałów na bramki, co jest bardzo dobrym wynikiem. No i co? Pierwsza paczka w pierwszej parce, nic naprawdę ciekawego. Boruc, Artur, Boruc. No do BPL, jeżeli coś to może, sprawdzę Artura. No ale sprawdźmy, może coś lepszego będzie w drugiej parce. Kręci się piłeczka, sprawdźmy kto w środku. No jest bramkarz złoty, świecący, bramkarz z BBB. No tego potrzebowałem, idealna wręcz paczka Resztę nawet nie potrzebuję Patrzeć kto to jest No bo mamy bramkarza z BBVA No i co, ostatnie spotkanie na dzisiaj Jak widzicie już go zmieniłem Już tam on sobie siedział na tej brameczce No i spokój w tyłach Sprawdźmy BPL skład przeciwnika można to zobaczyć po nazwie BPL. No i sprawdźmy, jak wygląda jego skład. A jego skład wygląda naprawdę soczyście. Juan Mata, Eto, Podolski, Lennon, No to są naprawdę szybcy gracze. I co najważniejsze, dobrzy. Ale to my w 43 minucie zaczynamy strzelanie. Fantastyczna klepka tutaj mojego składu. Welal jak zwykle podaje. No i tym razem Adrian zamienia ten strzał na bramkę jest 1 do 0, no a 45 minuta, chwileczkę, chwilę niunie, chwilę niuśkę później i wygrywamy 2 do 0. Druga połowa i niestety w drugiej połowie fantastyczny strzał, kaba Piękny gol, potężna bomba, i w 45 minucie wygrywamy już tylko 1 do 2, w sumie 2 do 1, powinienem powiedzieć. 52 minuta, podanie do Adriana. Adrian, tutaj Grismana wypuszcza. Grisman, Grisman sam na sam, strzał płaski obok Joharta, i wygrywamy w tym momencie 3 do 1. 70 minuta, kolejna akcja. Vela tym razem tutaj włączył się nasz prawy obrońca. Czy mu poda, czy mu poda? Nie, wela, fantastyczne podanie do Adriana. Ten Piękny lobik nad Hartem i wygrywamy 4 do 1. 80 minuta. Przeciwnik wychodzi z bramki, strzelamy lobem, i znowu Adrian zamienia ten strzał na bramkę. Jest 5 do 1, dwie brameczki w 8 minut. Czy damy radę to zrobić? Nie musimy, ponieważ przeciwnik robi to totalnie za nas. Jak widzicie, jeden samo być johartem, drugi samo być johartem, i już mamy 7 do 1. 88 minuta. I jeszcze przeciwnik chciał grać, ale jak widzicie, znowu wybiegał johartem. Podanie doj do Veli. Vela sobie strzela z Spokojnie na pustą bramkę. I mamy 8 do 1. Podwyższamy sobie statystyki zawodników. Jeszcze nie koniec, ponieważ w 90 minucie, doliczone 3 minuty, Griezmann szuka miejsca. Griezmann strzela przy słupku na 9 do 1, czy 8 do 1. Bardzo wysokie wyniki dzisiaj. No i co? Wygrywamy to spotkanie i dwie paczki na koniec. 9 do 1, jak widzicie. 10 strzałów, 9 bramek. 10 strzałów celnych, 9 bramek. Fantastyczny wynik. No i sprawdźmy, kto w pierwszej paczce? W pierwszej paczce jest Milner. Milner z PPL i do tego sporo, sporo zawodników, ale nic mi się tu raczej nie przyda. Nic, co by polepszyło moje składy. No i ostatnia paczka na dziś. Zobaczmy, co w niej. W niej jest nic ciekawego. Kone jest naprawdę dobry. Także to było na tyle w tym odcinku. Jeżeli podobał Ci się to, zostaw łapkę w górę. My się widzimy już jutro. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.